Znajdujemy się właśnie Podlaskiej, przy Urzędzie Gmin Leśna Podlaska i Strażnicy OSP Leśna Podlaska. Dzień jest wyjątkowy, dzień historyczny, ponieważ Gmina Leśna Podlaska przekazuje zakupiony ze środków budżetowych nowy samochód Mercedes Atego, nowy średni wóz bojowy dla jednostki OSP Leśna Podlaska. Zmienia się bardzo wiele, unowocześniamy swój sprzęt, który jest coraz starszy, coraz szybciej ulega eksploatacji, ponieważ wyjazdów jednostka OSP jako gminna jednostka ma dosyć dużo. Sprzęt zawsze trzeba unowocześniać i trzeba zmieniać, ale to jest też rzecz niezwykła, ponieważ na ten sprzęt tak naprawdę złożyli się mieszkańcy. Trochę nie bezpośrednio, a pośrednio, ponieważ państwo polskie ogłosiło konkurs Rosnąca odporność. Był to konkurs związany z ilością osób, które zaszczepi się przeciwko COVID. Mieszkańcy Leśnej Podlaskiej, którzy gminy Leśna Podlaska, którzy powszechnie szczepili się, spowodowali, że otrzymaliśmy 1 000 000 zł i wygraną w konkursie. Za ten 1 000 000 zł możemy właśnie kupić nowy samochód strażacki, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Typowy samochód średni, średni samochód bojowy, 3600 pojemności wody, skrzynia biegów manualna, napęd na 4 koła na bliźniakach. To najczęściej takie rzeczy wymieniają strażacy. To jest samochód, który na pewno będzie doskonale służył i sprawdzał się w gminie Leśna Podlaska. Warte podkreślenia jest również to, że jest to w ogóle pierwszy samochód od czasu 33 lat, od ustanowienia nowych i wolnych samorządów, czyli od roku 90, a dodatkowo jest to pierwszy samochód dla jednostki gminnej, jednostki Leśna Podlaska. Pierwszy, nowy oczywiście, bo dotychczas kupowaliśmy używane samochody, równie dobre, równie sprawne, ale były to używane samochody. Każdy nowy samochód przyspiesza, chociaż kilka sekund, ale jednak te kilka sekund jest na pewno bardzo istotne. Czy ten pojazd przyspieszy? On może przyspieszyć również w inny sposób. Posiadanie nowych sprzętów jest pewnym magnesem dla osób młodych, które bardziej chętnie lgną i stają się adeptami ochotniczych straży pożarnych. Im więcej osób zaangażowanych w ideę strażacką, tym szybsza pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy. To jest zawód, który cieszy się nieustannie największą popularnością i zaufaniem w ogóle obywateli kraju. To patrząc na jego służbę jest to zasadne, ale też wielu naszych rodaków jest strażakami. Zawsze należy życzyć im tego, żeby święty Florian czuwał nad ich zdrowiem i życiem, żeby wspierały ich rodziny, żeby nie bały się i nie martwiły, kiedy strażacy wyjeżdżają do pożaru i żeby zawsze szczęśliwie i zdrowo wracali z każdej akcji. W imieniu wójta gminy Leśna Podlaska i Rady Gminy Leśna Podlaska odczytuję akt przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej Podlaskiej fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3x6x32 Mercedes-Benz Atego, zabudowanego przez spółkę Dragon z Dąbrowy Górniczej o wartości 1 miliona złotych. Podpisano przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kulińska i wójt gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski. Dziękujemy Wam, że jesteście. Dziękujemy za te lata pomocy w tej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie tylko gminy, ale także powiatu. Za te każde wyjazdy ramię w ramię, bo przecież ja również jestem wychowankiem tutaj. Byłem na zmianie u kolegi Antoniego, jak pracował jeszcze w Straży Pożarnej. I to dzięki naszym kolegom, którzy wiele lat przepracowali, mogliśmy nabierać nie tylko pasji, ale także uczyć się tego zawodu. Bardzo cieszę się, że w Waszych szeregach są również strażacy, którzy w mojej firmie, Państwowej Straży Pożarnej, nabierają nie tylko doświadczenia, ale przyjmują wszelkie nowości i mogą Wam je przekazywać po to, żeby te szkolenia i te doświadczenie można było spożytkować później we wszystkich akcjach. Życzę Wam, żeby ten nowy samochód, który jest piękny, ale miał też obsadę, która będzie bezpiecznie dowozić Was do każdego zdarzenia. Będziecie razem, całą załogą, która wyjechała, bezpiecznie również wracać. Tego Wam serdecznie życzę, bo nie ma nic gorszego jak strażak, który nie dojedzie do akcji, nie udzieli tej pomocy,
trzeba kolejne zastępy angażować. A pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest dla strażaka dojechać, pomóc, wrócić, cieszyć się razem z rodziną z tego powrotu, bo jeżeli rodzina jest szczęśliwa i zadowolona, to my też, bo będziemy mogli kolejne zdarzenia móc obsłużyć, pojechać i ratować życie. Na tej gminie już niejednokrotnie były różne zdarzenia, dość duże, i daliście sobie radę. Mam nadzieję, że na kolejną rocznicę jednostka postara się również o sztandar, bo on będzie mógł gromadzić was szczególnie i oprócz nowego samochodu będzie największym odznaczeniem dla waszej jednostki. I tego wam serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chcę powiedzieć, że sprawy w gminie naszej Leśnej Podlaskiej dobrze wyglądają i dobrze stoją. Jestem świadkiem pracy pana wójta i rady gminy. Na każdej sesji jestem zaproszony. Gratuluję wam tej wspaniałej atmosfery. Gratuluję wam tej inicjatywy przede wszystkim. To jest emanacja, to jest coś niesamowitego. Pieniądze przeznaczone z nagrody związane ze zdrowiem, przeznaczone na samochód strażacki, który będzie ratował życie, zdrowie i mienie ludzkie. Nie mogło być lepszej decyzji, ale ta decyzja świadczy, że poziom radnych i poziom tej współpracy pana wójta z radnymi, że mogła powstać taka inicjatywa, jest na bardzo wysokim poziomie. Serdecznie, serdecznie gratuluję. No i drugie takie święto. Jestem osobiście bardzo wzruszony, dlatego że jest to pierwszy strażacki samochód nowy. Myśmy pozyskiwali samochody kiedyś, ale oczywiście one były używane, karosowane, remontowane w dobrym stanie, ale to nie były nowe. Tutaj chcę wspomnieć takie wspomnienie mojemu sercu miłe. Pan poseł wspomniał, tam jest taki Mercedes, to jest dar strażaków z Francji, z Departamentu de Sèvres. I nie pamiętam dokładnie roku, przed rokiem 2010 na pewno. I on jest w znakomitym stanie i służy. Życzę, już nie, żeby nie przedłużać, życzę, drodzy druhowie, panie wójcie, duchu prezesie jednostki, duchu naczelniku, życzę, żeby ten samochód służył dobrze. Wiemy, że on tutaj będzie na służbie na pewno wiele, wiele lat, bo samochody strażackie potrafią służyć 40 lat, jeśli się o nie dba, i więcej nawet. Wiemy, że on będzie długo, długo służył. Chcę tylko jeszcze wspomnieć, że tak jak wspomniał pan poseł, tych samochodów strażackich z dofinansowaniem państwa akurat na samochody strażackie jest bardzo dużo w Polsce. Nie wiem, czy się mylę, chyba 800. Podobno firmy, które dokonują karosażu, nie mogą nadążyć. I z takim dofinansowaniem państwa już na samochód strażacki, z współfinansowaniem gminy po połowie chyba, będzie następny nowy samochód strażacki w naszej gminie w Orgulach. Mówię o tym, bo to następna radość będzie, bo to nie tylko jeden, prawda, ale to będą dwa samochody strażackie. Tutaj myślę, że największe gratulacje to panu wójtowi, który jest prezesem gminnym, bo musiał o to bardzo zabiegać, więc i te zabiegi wszystkie się udały. I jeszcze na koniec pomyślności, druhowie strażacy, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, nie tylko tego przy akcjach, ale tak w ogóle zdrowia. Pozdrawiam serdecznie tych druhów, który z mojego rocznika, ale wszystkich. Wszystkiego dobrego.